Witam Państwa na kanale Stanisław Krajewski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania czytelników, w zasadzie chyba na jedno pytanie. Problem będzie z wyższej półki teologicznej, no i o tym, że z wieku na wiek tracimy różne talenty, zdolności, jakoś jesteśmy coraz tutaj słabsi. Zapraszam do subskrybowania programu, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. To słowo subskrybowanie zapomniałem. I tak, od kiedy zacząłem odpowiadać na Państwa pytania, to te pytania zaczęły się mnożyć i jest coraz więcej takich bardzo dobrych, zaskakujących pytań. Już różni znajomi zaczynają je czytać i się zadziwiać. Cieszę się bardzo. Takie właśnie pytania bardzo często, bardzo intelektualne czy głęboko teologiczne. No i tutaj pan Wojciech Dudek zadał takie pytanie. Mówił pan w jednym z odcinków, że z faktu doskonałości Boga wynika, że żadna z jego cech nie może być ponad inną cechę. Na przykład doskonała sprawiedliwość jest na równi z doskonałym miłosierdziem. Idąc tym tropem, Bóg jako istota doskonała jest również doskonale szczęśliwy. Skoro tak, to w jakim celu Bóg stworzył świat i człowieka, skoro nie mogło to sprawić, aby był bardziej szczęśliwy? Czy zacznę jakby od czegoś zupełnie innego? Święty Tomasz z Akwinu napisał takie dzieło, znaczy inaczej, wychodzi teraz takie dzieło świętego Tomasza z Akwinu, które nosi tytuł Wykład Pacierza. I to jest wykład całej teologii praktycznie dogmatycznej i moralnej, bo to jest wykład, który jest zbudowany wokół wierze w Boga, Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, 2 przykazań miłości i 10 przykazań Bożych. No i dzisiaj ludzie mówią, że to jest bardzo trudny tekst, wymagający fachowego przygotowania, wielu szczegółowych, wielokrotnych analiz. Natomiast to są spisane kazania, które święty Tomasz wygłosił w Neapolu dla ludu. Głosił je 2 tygodnie i głosił je w języku neapolitańskim, którego się właśnie nauczył. Święty Tomasz umiał tylko łacinę, prawda? Wychowany był w rodzinie spokrewnionej z arystokracją z całej Europy i w tamtych sferach mówiło się po łacinie, nie mówiło się językami ludu. No więc ten język neapolitański był taki dosyć prosty. I teraz przez 2 tygodnie, jak wiemy z przekazów, tłumy prostych analfabetów stały i słuchały z otwartą buzią tych kazań świętego Tomasza, tych jego wykładów, bo to były bardziej wykłady. No i z tego by wynikało, że wszyscy wszystko rozumieli. Inaczej chyba nie można przyjąć, bo po co by tam stali? Jest takie dzieło świętego Tomasza, Suma Teologiczna. W polskim tłumaczeniu to jest 32 tomy po 200 stron jeden tom, czyli to by było ponad 6 tysięcy stron. I za czasów świętego Tomasza to był podręcznik dla studentów pierwszego i drugiego roku. Mieli to opanować. To jest jeszcze ciekawostka na marginesie, że przecież nie mogli pójść do biblioteki i wypożyczyć książki, czy kupić sobie książki, bo w ogóle takiej możliwości nie było, prawda? To wtedy ręcznie przepisywane były książki i to jeszcze na dodatek taką specjalną techniką, że jedno słowo, jeden znaczek, żeby skrócić to zapisywanie. I jak to było możliwe, że studenci opanowywali to dzieło, bo to nie było tak, że to było wyłożone, tylko mieli to dzieło opanować. Oni szli do biblioteki i kserowali, ale nie na kserografię, tylko wzrokiem, prawda? Przekładali kartki i zapamiętywali jednym spojrzeniem całą zawartość kartki.
Wiemy, że święty Tomasz, który pisał swoje dzieła, znaczy dyktował swoje dzieła bardzo często w drodze, bo wciąż się przemieszczał przez całą Europę, to w głowie miał całego Arystotelesa. Prawda? No, metafizyka Arystotelesa to jest takie grube dzieło, takiego formatu. I wiemy, że zapamiętywał, że orientował się, gdzie zajrzeć, jak zajrzeć do tego dzieła, że kserował sobie w głowie, skserował sobie w głowie całe dzieło i później kartki pojedyncze rozkładał w katedrze Notre Dame, znaczy w wyobraźni. I jak potrzebował jakiegoś cytatu, to przypominał sobie, że to w bocznej kaplicy ta kartka leży. Pamięcią nachodził na tą kaplicę, widział tą kartkę i czytał sobie tą kartkę, prawda? Czyli zdolności ludzi były inne. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo pan Wojciech Dudek jakby sięgnął do tej tradycji. Podejmuje taki problem, jaki podejmowali ludzie, dla których teologia, wielkie tematy teologii były czymś codziennym. I teraz, jak odpowiecie na to pytanie? Przypomnę, pytanie jest, dlaczego Bóg stworzył świat i człowieka, jeżeli jest samowystarczalny, w pełni szczęśliwy, niczego nie potrzebuje do niczego. I jeżeli zapytamy jakiegoś kapłana posoborowego, takiego wychowanego na soborze, to on odpowiada: Pan Bóg stworzył świat z miłości. Znaczy odpowiedź jest absurdalna i bez sensu, no bo z miłości do czego? Jeżeli był tylko Pan Bóg i nic więcej, no to nie było czegoś, co Bóg poza sobą mógłby kochać. I Kościół nie odpowiada w ten sposób. Tylko, że dzisiaj wszystko mówi się, tylko w kółko mówi się, że Bóg nas kocha, Bóg nas kocha. Bóg jest miłością. Zapomina się, że Bóg jest mądrością, że Bóg jest sprawiedliwością i tak dalej. I Kościół w pewnym momencie, dosyć późno, nie potrafię powiedzieć kiedy dokładnie, ale dosyć późno, sformułował dogmat na ten temat. I dogmat brzmi: Bóg stworzył świat na chwałę Bożą. No i teraz to jest trudne do zrozumienia, prawda? Ale to tak jak trudne jest do zrozumienia wiele dogmatów. No, na przykład dogmat: Matka Boża jest dziewicą. Jak z kimś rozmawiam, z takim przeciętnym katolikiem, to nie wie, o co chodzi, bo dogmat brzmi: Matka Boża była dziewicą przed urodzeniem Chrystusa, w trakcie urodzenia Chrystusa i po urodzeniu Chrystusa. No to mamy tutaj do czynienia z jakimś nadprzyrodzonym, cudownym zdarzeniem, prawda? I wszystko, co było związane z narodzeniem Chrystusa, nie było takie normalne, jakby się niektórym mogło wydawać. Ale na to pytanie, dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka, można odpowiedzieć jeszcze inaczej. Odpowiedział na nie święty Tomasz, nim ten dogmat został sformułowany. I odpowiedź świętego Tomasza nie jest sprzeczna z tym dogmatem. Chociaż jest inna, prawda? Bo no, Bóg jest tak bogaty, że tutaj w wielu porządkach można różne rzeczy prezentować. I święty Tomasz mówi o wolności Bożej, prawda? I to jest bardzo trudny temat, temat wolności, który dzisiaj został spłaszczony, zwulgaryzowany, sfałszowany, no bo dzisiaj ludzie też jakby nie mają świadomości, że człowiek ma dwie władze związane z wolnością. To znaczy ma wolę, wolną wolę, a wola jest władzą chcenia i ma władzę wolnego wyboru, po łacinie liberum arbitrium, czyli władzę wybierania. No i zauważmy, jaka to jest różnica,
Ja to zawsze studentom tłumaczyłem na przykładzie swojej żony, że idziemy z żoną ulicą i żona mówi: chcę butów, chcę nowe buty. No i wtedy co robimy? Idziemy do sklepu z butami i tu się dopiero zaczyna problem, bo żona musi wybrać buty z tych tysięcy butów, które w tym dużym sklepie są. I to jest zupełnie inne zadanie, inna procedura, wszystko jest inne, prawda? Co innego jest chcę buty, co innego wybieram. I zarówno chcenie, jak i wybór są związane z wolnością, ale niekoniecznie, jeżeli się je dokonuje, ta wolność ma miejsce, prawda? Dlatego, że jeżeli ktoś, kogoś się pytam, czy chcesz, żebym ci cię pogłaskał, czy wybił ci wszystkie zęby, i mówi, że on chce, żeby mu wybił wszystkie zęby, to coś tu jest nie tak. To znaczy wolność, niby jest wolny, prawda? Ale no wolny człowiek nie wybiera wybicia sobie zębów. Coś musi go zniewalać, prawda? Albo jest chory psychicznie, albo no, coś innego. Mamy taką sytuację wyboru, że powiedzmy stawiają przed nami trzy szklanki. Jedna jest przezroczystym płynem, jedna jest płynem niebieskim, jedna jest płynem zielonym i mówimy: wybierz. No i ten kombinuje, prawda, ten człowiek i wybiera tą czystą, bo myśli, tamte to są jakieś zatrute albo coś, a ta czysta jest cyankiem, którego nie widać. Prawda? Więc czy on dokonał wolnego wyboru? Nie dokonał wolnego wyboru, prawda? Jemu się może wydawało, że dokonuje wolnego wyboru, albo nawet to mu się nie wydawało. I tak upraszczając, wolny jest ten, kto działa zgodnie ze swoim interesem. Czyli mówiąc inaczej, wolny jest ten, kto wybiera dobro. Jeżeli wybiera zło, to znaczy, że coś go zniewala. Jeżeli działa niezgodnie ze swoim właściwym, pełnym interesem, to znaczy, że nie jest wolny, że coś go zniewala. Może go zniewalać niewiedza, może go zniewalać własne ciało, brak mu męstwa, brak mu umiarkowania. Może go zniewalać inny człowiek, może go zniewalać narkotyk, może go zniewalać choroba psychiczna, może go zniewalać tysiące rzeczy. I teraz Bóg jest wolny. I Bóg jest wolny w najwyższym stopniu, no bo Bóg jest najbardziej doskonałą istotą. Jego wolność jest tożsama z Jego mądrością, z Jego miłością i tak dalej. I co z tego wynika? Że Bóg tysiące, bo Bóg jest wszechmocny, ale co z tego wynika? Że Bóg nie może wielu rzeczy wybrać. Ktoś by powiedział, my to jesteśmy wolni, bo my możemy wszystko, a Bóg to niewiele może. No bo Bóg nie może zrobić głupoty, Bóg nie może uczynić zła, nie może uczynić czegoś nielogicznego, nieracjonalnego, czegoś podyktowanego emocjami. Bóg wybiera zawsze to, jest prawdziwie wolny, w pełni wolny, wybiera zawsze to, co jest najlepsze. W związku z tym święty Tomasz zauważył, że jeżeli chodzi o wolny wybór i chcenie, to Bóg jest bardzo ograniczony. I była taki specjalny punkt w historii Boga, jeżeli można tak powiedzieć, że był Bóg sam jeden i nie było nic. Nie było świata, nie było człowieka, był tylko Bóg. I w tym momencie Bóg mógł wybrać. Mógł wybrać, czy pozostaje w tej sytuacji, czy stwarza świat i człowieka. No i wybrał, że stwarza świat i człowieka, mówi święty Tomasz z Akwinu. Dlaczego wybrał? No to jest jego sprawa. To on to wie, dlaczego wybrał, prawda? Ale tak wybrał. Natomiast w wypadku Boga bardziej niż w wypadku ludzi obowiązuje zasada, jeżeli mówisz A, to powiedz B. Jak Bóg stworzył człowieka, no to teraz ponosi jakby tego konsekwencje, prawda, których
z których jako Bóg, jako istota doskonała nie może zrezygnować. To znaczy nie może tak zrobić, jak mówią masoni, że Bóg się w pewnym momencie zirytował i odszedł z tego świata i światem się zupełnie nie interesuje. Deizm. A więc możemy robić co chcemy, bo tutaj Boga nie ma, Bóg nas nie widzi, bo nas nie chce widzieć i tak dalej. Nie, Bóg nie mógł tak zrobić. Musi zajmować się człowiekiem, musi kochać tego człowieka, bo jest miłością. I jeżeli Bóg kocha człowieka, to chce dla niego dobra. W związku z tym, że jest Bogiem, chce dla człowieka najwyższego dobra. A co jest najwyższym dobrem? Bóg. Czyli Bóg, kochając w sposób najdoskonalszy człowieka, chce dla człowieka najwyższego dobra, czyli siebie, czyli robi wszystko, żeby człowieka przyprowadzić do siebie, prawda? I tutaj oczywiście zostają mu różne wybory, dlatego możemy się modlić, prosić w modlitwie, ale one dotyczą naszych dróg, prawda? Że czasami jest tak, że ktoś choruje i prosi, żeby Pan Bóg go uzdrowił i Pan Bóg go może uzdrowić, a go nie uzdrawia, bo Pan Bóg wie, że to jest jakby jedyna sensowna w tym momencie droga do niego. Natomiast jeżeli powstaje taka sytuacja, a tak się też dzieje, że są różne ścieżki, którymi człowiek może przejść życie, są pewne wydarzenia, które nie muszą się pojawić w życiu człowieka, no to jeżeli wtedy prosimy, Panie Boże, zmień tą sytuację, w którym jesteśmy, no to Pan Bóg wtedy może zmienić tą sytuację i zmienia, prawda? I ja miałem takie wydarzenie, na koniec opowiem, z czego wyciągnąłem wniosek na całe życie. Mój średni syn nagle zaczął wymiotować, miał biegunkę, zaczął się odwadniać, do szpitala, przywiązali go do łóżka, bo miał tam 3 lata chyba, czy 2, bo się wyrywał. Napisali mu w karcie płacz ciągły, tęskliwy, jako rozpoznanie i powiedzieli, nic nie możemy zrobić, nie wiemy co to jest, będziemy go nawadniać. To były lata 80. No i jak ja patrzyłem na to dziecko, to mi się serce krajało i poszedłem do domu. Rzuciłem się na kolana i mówię, Panie Boże, niech to na mnie przejdzie, niech moje dziecko będzie zdrowe. No i niestety, ale na mnie przeszło, a dziecko natychmiast wyzdrowiało i później strasznie się męczyłem i później sobie długo nie mogłem darować, że przecież mogłem powiedzieć, Panie Boże, błagam Cię, uzdrów moje dziecko, nie musiałem zaraz przerzucać tego wszystkiego na siebie, prawda? Więc jeżeli Pan Bóg mi też dał nauczkę, żebym pamiętał, co mówię i czy przemyślałem to wszystko głęboko, bo nie za bardzo chciałem przechodzić tą samą drogę, co moje dziecko. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.